Witam, dzisiaj przedstawię Wam 14 ciekawostek o Neji Hyuga. Zapraszam. Imię Neji oznacza śruba, a jego nazwisko Hyuga oznacza miejsce na słońcu. Jego hobby to medytacja. Jego osobowość w databookach została określona jako chłodna i realistyczna. W jednym z wywiadów Masashi stwierdził, że imię Boruto pochodzi od Nejiego, który to połączył Hinate i Naruto. Zarówno Neji, jak i Boruto oznacza śruba, czyli coś, co łączy co najmniej dwie rzeczy. Urodził się 3 lipca, a jego grupa krwi to 0. W pierwszym Naruto miał 13-14 lat, 159-160 cm wzrostu i ważył 46-47 kg. W Shippudenie już miał 17-18 lat, 172 cm wzrostu i ważył 54 kg. Za życia chciał pojedynku z Hyashin Hyugą oraz Naruto Uzumaki. Ukończył akademię w wieku 12 lat, a chuninem został w wieku 15. Z jedzenia najbardziej lubił sobę ze śledziem, a najmniej dynie i ostre potrawy. Ukończył 62 oficjalne misje, 26 rangi D, 19 rangi C, 4 rangi B, 11 rangi A oraz 2 rangi S. Opanował 3 podstawowe natury czakry: ognia, wody oraz ziemi. Czy zauważyliście, że Neji i Tenten mają tą samą piosenkę, gdy się pojawiają? Tyle, że u Tenten jest ona wolniejsza, a u Neji'ego bardziej optymistyczna. O makę 156 odcinka Naruto Shippuden mamy całkiem zabawne wytłumaczenie. Otóż jest tam poruszona kwestia tego, że Neji'ego nie było dawno w anime, co on tłumaczy tym, że jest Joninem, więc jest bardzo zajęty, natomiast wpada na pomysł zrobienia godzinnego specjala z nim w roli głównej, na co Naruto powiedział, że nikt by tego nie oglądał. Pomimo, że był kuzynem Hinaty, nazywała go ona Nisan, czyli brat, prawdopodobnie przez to, że ich ojcowie byli bliźniakami. W mandze jego pieczęć na czole została zmieniona z Manji na X, ponieważ Manji przypomina symbol NSDAP. I to już wszystko, jeśli chodzi o ciekawostki na temat tej postaci. Jeśli interesuje Was więcej ciekawostek o innych, zapraszam w kolejny czwartek o godzinie 16. Nie zapomnijcie lajkować, dać łapkę w górę i polubić ten filmik. Cześć!